Witam was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnych odcinkach zagramy w Devil May Cry 4. Wyjaśnię trochę sytuację od ostatniego nagrywania. Nagrałem drugą i trzecią misję. Całe. Godziny jakieś nagrywania, ale okazało się, że włączyłem w Frapsie nagrywanie mikrofonu. Ja tak nie robię. I nagrało mi tylko z lewej strony, z lewej słuchawki. Tam z lewego głośnika było mi słychać. I postanowiłem, że to nie jest cool i zacznę jeszcze raz. Także jestem trochę odpimpowany. Trochę upgrade'ów kupiłem. I no, będę miał trochę łatwiej, mam nadzieję. Więc startujemy z drugą. Nie mam innego kostiumu, więc to zostaje. W ostatnim odcinku Devil May Cry 4 ktoś rozwalił nam chałupę. I nasz posąg ładny. A któż to mógł być? Nasza laska się trochę męczy. Pozwól, że ci pomogę. Ha! Zrozumiałaś aluzję? Ogierze, stęskił się za tobą. Mam nadzieję, że się dobrze sprawisz po misji. Ten zajęty orężem na swoją kobietę nie spogląda. Coś tam błyszczy w oddali. Coś rozgniecionego bardzo. Fortuna Castle, huh? That's what the witnesses said. Guy just came from hell. He's gotta hit up a couple tourist sites. Just so lightly in a time of crisis? Dobry humor mi nie opuszcza, chłopie. Przede mną jeszcze z 18 misji. Trust me, I'll get it done. Please be careful. You still haven't recovered. There's no time, and duty calls. O, ładny masz naszyjnik. Can't pass on an emergency. I must return to headquarters and report. Chciałem coś innego powiedzieć, że masz ładnego, ale jeszcze nie pora. O nie, to będę wracał spod sklepu. Dajcie mu wódki. O nie, on zginął. Jak fajnie poleciał. Czyszczenie mieszkańców, niedobitków. Fajny sposób, fajny. Nie, to nie jest on. Nie przypomina, żeby to było, nawet chodziło od niego. Chłopcze, bezpieczeństwo to moje drugie imię. Zaraz po rozrywce. O nie, biedna dziewoja. Uważaj trochę. Kogo będę później ratował? Uwalią moc mojej ręki. Ręki masturbacji. Chcecie na przyjaźnie, chłopacy? Zapraszam. Jest, piąty bieg rzucam. Stylowe posunięcie płaszczem. Yeah! Pełna przyjaźń. Uuuu, la 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 la
la. Niestety nie dostanie się ich większej ilość, bo zamknęłam drzwi. Daj niezły wycisk, jak się kobietom podoba. Moja prawa rączka. Doładowanie. Co ja mogę? Wow! Świetnie. Kombo nie. Co to by było? Bieg chyba miałem kupić. I doładowany strzał. Szybkość. A, dobrze, przyda się. Będę szybciej biegał. Tak. Wiem, że ten skill istnieje, ale... ale ja go nigdy nawet nie potrafiłem wykonać, bo tuż przed... naciśnięcie tego klawisza uniku tuż przed ciosem jest bardzo trudne i wymaga niezłych umiejętności. Ja to zwykłe uniki tylko potrafię robić, nawet nie za dobrze. Nie wiem, co jeszcze. Doładowanie strzału. Coś jeszcze? To jest za 400. Nie. 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 No, dupa blada, nic. Dobra. Jakieś przedmioty? Nie za bardzo. No, będzie w miarę dobrze. Liczę, że będzie dobra zabawa! Idziemy! Mapa. Wskazuje nam, gdzie mamy iść i gdzie są drzwi. Blokada... Znaczy, blokada to jest lokowanie. Po angielsku tak bardzo ładnie nazywając, czyli namierzanie celu. Ale idziemy. Proszę. O, super, mam wszystkie kiosy. Świetnie, podoba mi się. Chodź tu. I do góry. I jeszcze w górę. Yeah. Ładowanie. Yeah. Tyle kombo mi wystarczy. Jest! I piękny chwyt! Uuu, ale cię wbiłem w ziemię! Nie ma ich, nie ma tych kolegów tutaj. Stali tu koledzy wcześniej. Za pomocą klawiszy A i B możemy otwierać drzwi albo badać różne rzeczy. Przyjrzyjmy się. O, tam nie ma jednej rzeczy, którą wziąłem. Chwilę, moment, to jest... To była chyba gwiazda do kontynuacji. Będę trochę niszczył beczki, żeby orby pozbierać, bo orby to są tu wszystkim. Za orby później kupujemy sobie żyćko, albo więcej żyćka, albo jakieś tam tajną broń w postaci wody święconej. Idę sobie sam przez pokój, gdy nagle odwracam się i coś wstaje mi przed oczami. Staje, nie staje. No, rock and roll baby, czas na party. Kiedy przeciwnicy nam się pojawiają, wtedy dosyć często są nam blokowane nasze drzwi. Tak, żeby było ciekawiej po prostu. Dobra, pełne combo. I ciebie złapię. Tak jest! Jeszcze ci podbiję. O, myślałem, że jeszcze ktoś został. Okej, okej. Nie jestem pewien, czy ja za głośno trochę nie mówię. Jakby to powiedzieć... Przyzwyczaiłem się do grania i nagrywania na konsoli. A na konsoli nie muszę słuchać tego, co jest w słuchawkach, tylko koncentruję się na dźwięku z głośników. Na PC-cie nie za bardzo bym chyba mógł to robić. Mhm. A jeśli mam słuchawki na uszach, wtedy jakby zagłuszam sam siebie i nie wiem, czy ja mówię głośno, czy cicho. Przeważnie chyba krzyczę. Tak mi się przynajmniej wydaje. W tym pokoju nic nie ma. Idziemy dalej.
Kamera. Mogę. Ja ciągle zapominam o tym. Ej, tam coś jest. Jak się tam dostać? Nie, no skoczyć nie mogę. Ej. Cholera go wie. Mogę złapać? Pierwszy raz to widzę tutaj. Nawet się nie wygląda nigdy po tym pokoju. No nie da się, dupa blada. Dobra, jakby ktoś mi powiedział, jak to złapać, to może bym sobie to złapał tak poza kamerą. Ja bym tu wracał kiedyś. Dobra, w tej chwili... No, czemu nie mogę tego wziąć? W tej chwili sobie wisi tutaj taki fajny przedmiot, taka czaszka. Która jest naszym ulepszeniem. Przyszłym. A którym już posiadam. O, jakiś wudu. Buga, buga, czary, mary. O, no i wchłonęła moja ręka. Wow, ale odjazd. Niech ja tylko to pokażę moim kobietom. Demoniczna spuścizna. Demoniczna spuścizna odpowiada za nowy skill, którego miałem już na starcie tej misji, czyli przyciąganie przeciwników albo przemieszczanie się za pomocą takich kul. Niestety jest to przydatny skill, żeby przejść grę, bo bez niego nie ruszymy do przodu. No i w ładowaniu ciosów też nam się przyda dosyć bardzo. Po pełnym kombo może się tak zdarzyć, że odrzucimy przeciwnika, wtedy go sobie przyciągamy, no i zabawa zaczyna się od nowa. Na dole tam jest całkiem duża ilość ludzi, ale tam nie będę zaglądał na szczęście na razie.